Już prawie jestem. Jestem tak blisko. Wednesday? Mój biedny skorpion. Trzymaj się. Co się stało? Mój zwierzak zachorował. Wyleczę go za ciebie. Mam wszystkie niezbędne rzeczy. Nie, to nie będzie bolało. To wszystko. Twoje zwierzę ma się lepiej. Jej! Wróciłeś do mnie. Dziękuję, Mia. Wszystkiego najlepszego. Mam prezent. Pomyśl życzenie. Nie lubię niespodzianek. Urodziny bez fajerwerków to nie urodziny. Wednesday! Wygląda na to, że zemdlała. Czy to ja? Ale jaja! Spokojnie, uratuję cię. To jest niesamowite. Hej, Mia, nie waż się! Zastrzyk. Nie zadziałał. Przestań! Co robisz? Podejmuję drastyczne środki. Hej! Przestań! Proszę, tylko nie... Znikam. Nie! Wracaj! Wednesday, jesteś tutaj! Dlaczego to zrobiłaś? Chcę wrócić! Nie! Znowu jestem duchem! Wednesday! Ona jest taka uparta! Co ona wyrabia? Czas wystrzelić wielkie działa! Przygotujmy kroplówkę z witaminą i podkręćmy napięcie na maksa! Jestem pewna, że to zadziała! Czysto! Jeszcze raz! Coś jest nie tak! Znowu to zepsułaś! Uratowałam cię! Nigdy nie prosiłam cię o ratunek! Mia zapłaci za to, co zrobiła. Wiem, od czego zacząć. Trochę keczupu i nikt nie odróżni podróbki od rzeczywistości. Doktorze Mia, źle się czuję. Potrzebuję chwili, żeby zatrzymać krwawienie. Nie ruszaj się. To wszystko. Jesteś wolna. Znowu ty? To zwichnięcie. To boli. Założyć jasny bandaż. Ręka zagoi się w mgnieniu oka. Kluczem jest trzymanie ręki nieruchomo. Mamy gips. Wednesday, proszę, uważaj. Ten pacjent to straszny łobuz. Ty? Przeziębiłam się. Myślę, że wiem, co się stało. Otwórz buzię i powiedz... A, mam gorączkę. Zobaczymy za sekundę. Temperatura ciała jest w porządku. Termometr może być uszkodzony. Wypij to. Pomoże ci wyzdrowieć. Muszę? Ohyda. Co tu jest za bałagan? Wynocha! Odlatuję. Ale wrócę. Potrzebuję planu. W czym problem? Ból zęba. Niech spojrzę na twoją kartotekę. No, no. Rozumiem. Dostosuję to trochę. Dalej. Usiądź i pokaż mi, w czym problem. Dentysta zalecił usunięcie zęba objętego stanem zapalnym. Jestem gotowy. Wspaniale. Buzia szeroko otwarta. Nie ma się czym martwić. To jest to. Uśmiech. I co myślisz? O nie, moje zęby. What? To nie ten ząb! Nie ten ząb? Ups, masz rację. Trochę wiary, naprawię to. Nie, dzięki. Musisz słuchać swojego lekarza. Otwórz buzię. Gotowe. Ząb już mnie nie boli. Dziękuję, doktorze Mio. Chętnie pomogę. Mia szykuje kolejną niespodziankę. Trochę slajmu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Czas wracać do domu. Fuj! Wednesday! Ulubiona konsola Mii jest bronią w moich rękach. Trochę trucizny. Zaklęcie z księgi demonów. I czarna magia. O, ona tu jest! Konsola wraca. Jak gdyby nigdy nic. Co za dzień. Czas na relaks. Moja ulubiona gra pomoże. Och, gamepad nie działa. O nie, Mia. Nie chciałam.
Proszę, wróć. Wednesday! To nie działa. Hej, dziewczyny. To dziwne, zwykle o tej porze są w domu. Moja ulubiona gra z moimi ulubionymi postaciami. Mogę pożyczyć? Wytrę tobą podłogę, siostro. Pikachu walczy z Hagimłagim. Kto jest silniejszy? Żadnego oszukiwania. Podażenie prądem. Żegnaj, Hagi. Pikachu zwycięża. Wygrałam, bracie. Chodźmy. Odbiję się. Wybieram Bulbazaura. A ja pobawię się z Sonikiem. 3, 2, 1. Jedziemy! Wygląda na to, że wygram. Biedny Bulbazaur. To jest za szybkie. Koniec gry. Sonik wygrał. Tak się gra, siostrzyczko. Wygrałem! Cześć, słodki Pokemonie. Och, dużo przeszedłeś, kochanie. Wiem, czego ci trzeba. Zawsze mam pod ręką trochę ziemi. Potrzebujesz nowej ziemi, Bulbazaur. Oto nasiona zdrowia i siły. Im więcej nasion, tym więcej wygranych. Pozostało tylko podlać, żeby rosły szybciej. Nasi pacjenci w szpitalu to Hagi, Sonik i Pokémon. Po zakończeniu leczenia ich choroby znikną. Okej. Och, chyba muszę użyć mojej niestandardowej techniki. Wymieszam magiczny eliksir. Magia wody i słońca! Mój jedyny w swoim rodzaju ekstrakt ziołowy. Klucz to odpowiednia dawka. Trzy krople powinny wystarczyć. Cudownie! Teraz wracamy do pacjenta. Przygotuj się do rozkwitu, mój mały Bulbazaurze. Udało mi się przywrócić tego Pokemona do życia. Cześć! Wstawaj! Jak się czujesz? Wow! To piękny kwiat! Dzięki, pani doktor. Chciałabym wyrazić moją wdzięczność. Sekundę. Te zdrowe brokuły są dla pani. Jak miło z twojej strony. O! Czas przejść do następnego poziomu gry. Brokuły są najgorsze. A co to za tajemnicza postać? Kochani, którą postacią chcielibyście zagrać? Napiszcie w komentarzach. O tak! Sonik jest moim zwycięzcą. Mami Longlegs to mój wybór. Tak! Mami Longlegs wygrała! Biedny mały Sonik. Gdzie jesteś, Jerzyku? Proszę bardzo. Biedactwo, tyle przeszedłeś. O, masz powyrywane igły. Można to naprawić. Hagi, pozwolisz? Cicho, potrzebuję trochę twojego futra. Proszę bardzo. To są mocne zadrapania. Rany trzeba odkazić. I zabandażować. Sonik, przydałaby ci się gorąca kąpiel. A twoje buty wymagają gruntownego czyszczenia. Wysusz każdą igłę. Ciekawe, dlaczego nie wraca do życia. O, wiem. Potrzebuję złotych pierścieni.
Ej, Sonic, ożyj! Żyję! Sonic? Proszę, jestem dozgodnie wdzięczny za leczenie, pani doktor. Robiłam, co mogłam. W końcu to moja praca. Hej, zobacz moje pierścienie! To dziwne, hula hop. O, jest gorące! To portal! Ale super! Wow! Masz ochotę na lody? Dzięki! Nie, lody są dla mnie nie do pomyślenia. Patrz, kolejny portal! O, Sonic! Tam się ukrywasz, niebieski pełzaczu. Eggman! Najniebezpieczniejszy złoczyńca we wszechświecie! Jesteś teraz bezpieczna, kochanie. Nie masz się czego bać. Dziękuję, Sonic. Co? Jest nowy pacjent. Biedny Blue. Co ci się stało? O, muszę iść. Znowu wybiorę mami. Mario! Dziś grasz dla mnie. Patrz, jak Mario bije twoją mami, siostrzyczko. Dawaj! Dalej! Jedziesz! Yeah! Hydraulicy rządzą! O, mami. Mówiłem ci, że gry wideo są niebezpieczne. Musisz natychmiast jechać do szpitala. Mami? Gdzie ona jest? O, jakie słodkie serduszko! Teraz należy do ciebie, Blue. O, pacjentka! Mami Longlegs! Trzymaj się, kochanie! Uwielbiam cię i twoje długie ręce. Zaraz cię zaszyję. Wszystko będzie dobrze. Igła nie jest już potrzebna. Przechodzimy do szczotki do czyszczenia. Zobaczmy teraz, gdzie kryje się brud. O, mami? Nie słyszę bicia twojego serca. O nie. Kolejne cięcie na plecach. Jak mogłam tego nie zobaczyć? Czym zakryć ranę? Gumą! Wow. Daj mi chwilę, mami. Świetnie. I trochę gumek do włosów. Zaszyłam to wszystko. Teraz wszystko zależy od magii. Ekstrakt różowej elastyczności. Magiczny proszek. Opciu! O, ślicznie! Żywy ekstrakt. Co tam jest? Czy Blue się obudził? Chyba tak. No dalej, mami, wróć do życia. To nie wypali. Którędy droga? Co to jest? Twoja ślina? Nie, dzięki, to niehigieniczne. Jak u licha przywrócić mami Longlegs do życia? Mami, żyjesz! Dziękuję, Blue, uratowaliśmy ją. Naprawdę to doceniam, pani doktor. O, Blue, nadszedł czas, abyś wrócił do gry. Co do ciebie, mami? Musisz brać witaminy. Pójdę po nie. O nie, kiepskie wyczucie czasu. Au! Po prostu nie można ufać postaciom z gry. Mój typ to Mario! W takim razie mój będzie Luigi. Czy to remis? Okej! Niezła gra! Gdzie ja jestem? Luigi! Bracie, obudź się! Jesteś za młody, by umierać. Mario! W sumie nic mi nie jest. Gdzie jest lekarz? Pomocy! Niech mi ktoś pomoże!
Kochani, jeśli chcecie pomóc, skomentujcie uratuj mi je poniżej. Pospieszcie się! Uratuję cię! Jestem pewna, że zostanę uratowana i uwolniona. Smakuje niesamowicie! Szczęśliwego pierwszego dnia w szkole! Nie! Nie mogę się spóźnić pierwszego dnia! Możesz, ale upewnij się, że mój kij jest w dobrym miejscu. I broń! Jeśli ktoś cię zaczepi, nie zostaw amunicji, młoda! I maski, która cię ogrzeje! Muszę iść! Śmiało! Moja mała Mia jest już dorosła! Mia jest moja! Hej, ludzie! Nowa dziewczyna? Łatwy cel! Zaraz ją przestraszymy na śmierć! Szkielet? Więc to miało mnie przestraszyć? He? Jest taka wyluzowana! Hej, ludzie! Czego najbardziej się boicie? Dajcie znać w komentarzu! Dzięki! W porządku, szkolący się złoczyńcy! Zacznijmy naszą nikczemną lekcję! Waszym zadaniem domowym było przygotowanie własnej złej broni! Jako pierwsza zaprezentujesz się... Ty, Amber! Ja? Dobra! Oto moja broń! Pistolet Nerf! Oko nauczyciela! Doskonale, Amber! Wiem! Wow! Dalej ty, Oskar! Ja? Żaden problem! Oto jest! Moje dziecko! Bananowy cel! Bananowy strzał! To wciąż egzemplarz testowy! Oblałeś! Co? Zła ocena? W ogóle do mnie nie pasuje! Następna! Ty, nowa! Ja? Jasne, profesorze Piratowski, oto moja kusza! Ups, utknęła w czymś! Ups! Hej, przepraszam, nie chciałam! Żaden problem, jestem do tego przyzwyczajony! Ha, ha, ha! Świetnie, nowa! Moi drodzy złoczyńcy, teoria wielkiego hakowania mówi, że wszystkie drzwi są otwarte dla prawdziwych złoczyńców. Minutka. Oto jest mój kochany sejf. Sam kapitan Piratowski nie umie go otworzyć. Waszym zadaniem jest włamanie się do sejfu. Dajcie z siebie wszystko. Zaczynamy. To proste. Mam wiertło. Właśnie tutaj? Albo tutaj? Kurczę, to nie działa! Nadal zamknięty! Oskar, spróbuj! Jeden mały huk! Materiały wybuchowe są najlepszymi przyjaciółmi złoczyńcy! Co? Dlaczego to nie zadziałało? Znowu jest zepsuty? Au! Iu, mnóstwo dymu, ale nadal jest zamknięte! Pała! Ty następna, Mia? Ja? Dobra, muszę pomyśleć. Otworzyć sejf w jakikolwiek sposób. Musi być jakaś sztuczka. O tak, panie Piratowski. Jego rok urodzenia to hasło. Tak! Zadziałało! Doskonale! Udało się! Czapki z głów, Mia! Każdy złoczyńca musi być dobry z chemii. Trzymajcie kilka probówek do eksperymentów i spróbujcie zmieszać coś nikczemnego. Oskar, zaczynaj! Ja? Bułka z masłem. Chemia to moje drugie imię. Dobra. Ups! Oskar! Oskar, jedyną rzeczą, którą umiesz stworzyć, jest dym. Kolejna pała. Przesuń się, podpalaczu. Profesjonalistka nadchodzi. Idealny odcień. Hagi-wagi z probówki. Z
zabawka? Nazywasz to złem? Zbyt miękka. Daj mi chwilę. Jak to teraz wygląda, panie profesorze? Łap go, Hagi. Tak! Okej, już wystarczy. Dobrze, Amber, świetnie. Mija, twoja kolej. Cóż, jedyne na czym mi zależy to ładny odcień. Czego potrzebuję? Dodajmy krople zła. Niezły pomysł, Oskar. Dobra, spróbujmy. O nie! Co to jest? Pomocy! Co? To dziwne. Co jest ze mną nie tak? Jestem Kissy Missy. Wszyscy drżyjcie przede mną. Zniszczę to całe miejsce. Nie, nie. Uff, to był tylko sen. Nie ma Kissy Missy. Gdzie ja jestem? Nie! Pomocy! Nie! Co? Ciągle śnią mi się koszmary. Spokojnie, Mija. Nie zmienisz się w Kissy Missy. Co to tutaj robi? Co? O nie! Jestem Kissy. Uff, mam zwidy. Czas się przygotować. Co jest? Kissy Missy naprawdę zdemolowała złą szkołę? O nie! To ja? Mija! Idę! Czas do szkoły! Mam nadzieję, że nie zamienię się w... Aha! To tylko zabawka! O nie! Znowu się zmieniłam! Co to było? O nie, nie, nie! Co się ze mną dzieje? Spokojnie, Mija. Jesteś silniejsza niż Kissy Missy. Uff, udało się. To ja! Nareszcie! Znowu próbujecie zniszczyć całą klasę? Potrafię się kontrolować. Co tu robi papuga? Ha, ha! To ja, wasz profesor. Nie poznaliście mnie? Tak wygląda magia transformacji, złoczyńcy. Teraz twoja kolej, Amber. Nie potrzebuję do tego szkoły. Co? Gdzie ona zniknęła? Co? Wow! Naprawdę zniknęła! Właśnie stałam się niewidzialna. Mój dziadek przekazał mi ten talent. Dobra robota! Świetnie, Amber! Mogę? Dalej, Oskar! Tak, moje 5 minut! Zniknę w dymie! Oskar! Wszystko dobrze, panie Piratowski. Dobrze, kto następny? Co? Zepsułeś mi makijaż! Zajęło mi to godzinę! Jestem taka wściekła! O nie! Kissy Missy! Spokojnie, nie rób nic złego! To świetna metamorfoza! Co myślisz o moim kiju? Mogę prowadzić autobus bez dotykania kierownicy. Wszyscy żyją? To dobrze. Jedźmy dalej. Lody cię pobiły. Wielki przegrany. Ja? Przegrana? Uporządkujmy sprawy. No dalej, Kissy Missy. Gdzie jesteś? Ups. Prawie przyjechałem z Kuksa. Moja twarz! Oskar, nie ujdzie ci to na sucho! Nic mnie nie powstrzyma! Kissy Missy! Tyle dramatów! Nasza Mija jest już dorosła i zakochana w kimś! Mamo? Tato?
czytacie mój pamiętnik, naprawdę? To prywatne! O, dziecko, w końcu stałaś się prawdziwym złoczyńcą. Jesteśmy z ciebie tacy dumni, nasze złe dziecko. Dlaczego mieliby czytać mój pamiętnik? Ach, spokojnie, Mia. Oskar, kochany, pewnego dnia będziemy razem. Co? Kto tam? Oskar? Pójdziesz ze mną do kina? Pewnie! Daj mi chwilę, przebiorę się. To wszystko, jestem gotowa. Chodźmy!